Jeśli jedziesz tym autem, to bardzo cię proszę, zrób przyjemność innym kierowcom, a także przechodniom i nie jedź zbyt szybko. Nie chodzi tutaj o bezpieczeństwo, chociaż ono jest oczywiście najważniejsze, ale o to, że to najpiękniejsze Volvo, jakie można dziś kupić. To luksusowe S90. W tym momencie Alicja jedzie najbardziej sportową wersją Volvo, czyli S60, auto z pazurem, szczególnie w wersji R Design, które celowo nie ma silnika diesla, tylko benzyna i tylko hybrydy. I na pewno bardzo dobrze się prowadzi, także za chwilkę zobaczymy S60 także w akcji. Paweł, one na pierwszy rzut oka są bardzo podobne. Zdecydowanie, aczkolwiek S60 od razu wydaje się być autem mniejszym. Jest jeszcze jedna różnica, którą pokażę Ci z tyłu i moim zdaniem ona nadaje charakteru obu autom. Zwróć uwagę na umiejscowienie tablicy rejestracyjnej. W Twoim S60 jest ona na klapie bagażnika. Moim zdaniem to nadaje takiego sportowego charakteru. U mnie jest to zderzak i dzięki temu to auto wygląda jak limuzyna. Poza tym, moja droga, tutaj mamy naprawdę duży bagażnik, w którym mieści się sporo rzeczy. I opcja automatycznego otwierania jest tylko w S90. No tak, bo w S60 jej nie ma. To prawda, tak jest. A po co Ci tyle walizek? Wylatuję, to prawda, i to już za chwilę. Ale wiesz co, czekaj, mam taki pomysł, bo wiem, że Ty lubisz zakupy, to po pierwsze, a po drugie lubisz także podróżować. Skoro mówiliśmy o bagażniku, sprawdźmy, czy te moje walizki zmieszczą się do Twojego S60. Wiesz co, nie ma takiej dużej różnicy w pojemności bagażnika. U Ciebie jest około 500 litrów, u mnie jest troszeczkę mniej niż 400, ale tak naprawdę to jest raptem 100 litrów. Gdybyśmy chcieli mieć samochód do przewożenia towarów, to byśmy kupili na przykład kombi. To prawda, jakieś V90 chociażby. Chociażby. Przełóżmy, zróbmy mały test. No ale spróbujmy. Ile masz tych walizek u siebie? 3 walizki się spokojnie do mnie zmieściły. Nie ukrywam, nie miałem luzu. Masz jakiś pomysł na to? No ja bym spróbowała jedną na drugą. Jedną na drugą. No dobra, spróbujemy. Tę konkurencję chyba wygrałem. No chyba. Alicja, mam do Ciebie jeszcze taką propozycję. Co byś powiedziała na to, żeby dzisiaj przed moim wylotem, żebyśmy poszli razem do teatru, chcę Cię tam dzisiaj zabrać. Tylko musisz najpierw te walizki przełożyć. Nie ma problemu, one się mieszczą. Super, dobra, zabieramy. Zanim dojadę na spotkanie z Pawłem, warto o tym samochodzie powiedzieć kilka słów. Na pewno sprawia on wrażenie większej energetyczności podczas prowadzenia. Jest mniejszy, przez co mniej pali i lepiej wybiera zakręty. To jest S90 w wersji T5, czyli 250 koni mechanicznych. Jeździ się bardzo miękko, ale myślę też, że poza właściwościami jezdnymi wpływ na komfort jazdy ma wykończenie. Jest to sportowa wersja R Design, a użyto tutaj najbardziej luksusowych materiałów. Mamy tutaj m.in. najwyższej jakości skórę, aluminium, no i to stylowe obszycie. Jeśli chodzi o wyposażenie S60, to w tej chwili jadę wersją T5. Z wykończeniem R Design. Jest tutaj silnik benzynowy, a jeżeli chodzi o wyposażenie, to mogę mieć tutaj naprawdę wszystko. Całkowicie regulowane fotele w każdej płaszczyźnie. Kolorowy wyświetlacz przed sobą. Mam 4-strefową klimatyzację i mam rewelacyjny system audio z głośnikami Harman Kardon, ale przede wszystkim, jak to w Volvo, mam bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to temat, który jest zawsze na topie, jeżeli chodzi o Volvo. I tego, co oferuje ta marka we wszystkich swoich modelach właśnie w temacie bezpieczeństwa, nie da się opisać kilkoma słowami. Dlatego postaram się wymienić tylko, moim zdaniem, najistotniejsze elementy. Jednym z systemów jest system, który ostrzega przed autem zbliżającym się do nas z naprzeciwka. Wówczas dostajemy informację specjalną ikoną na wyświetlaczu. Podobnie w sytuacji, kiedy my zbliżamy się do auta, które jedzie przed nami. Jeżeli ta prędkość jest niezbyt dobrze dostosowana, dostajemy stosowną informację, a kiedy rzeczywiście już może dojść do kolizji, auto samo za nas wyhamuje. Jest też system, który pomaga nam zachować odpowiedni tor jazdy na wielopasmowej drodze. Po prostu auto pilnuje, żebyśmy nie zjeżdżali na inne pasy. Jest to naprawdę świetne. Ja bardzo cenię sobie BLIS. Jest to system, który informuje mnie o tym, że nie widzę jakiegoś obiektu, który jest w martwym polu. Mamy także system Cross Traffic Alert. Jeśli cofam lub wyjeżdżam gdzieś tyłem, to wiem, że zbliżają się inne samochody z poprzecznych stron.
i po prostu w nie wjadę. Fantastycznym systemem jest także system, który pozwala mi ominąć przeszkodę w momencie, w którym ona pojawi się niespodziewanie na drodze. Oczywiście nie będę tego symulować, natomiast Volvo zrobiło film, w którym dokładnie pokazuje, jak to wygląda. I piękne auta. No tak, ale o tym już rozmawialiśmy. Czy my nie mieliśmy przypadkiem jechać do teatru? Zanim to zrobimy, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo testowaliśmy oboje także miejsca dla pasażera. I jak to było w S60? W S60 jest troszeczkę mniej miejsca niż w S90. Natomiast no, też ten samochód jest podczas jazdy dlatego dużo bardziej energetyczny, mniej pali, lepiej trzyma się zakrętów niż S90. Więc wiesz, to zależy, czy jeździsz z tyłu jako pasażer w wielkiej limuzynie, czy jako kierowca za kierownicą i wolisz trochę bardziej czuć się dynamicznie. No właśnie, bardziej zrywne auto S60. Natomiast tak jak wspomniałaś i dobrze, że to zauważyłaś, S90 to limuzyna, która jest stworzona do wożenia ciebie. Czyli tam masz czuć komfort, tam masz czuć się dobrze i tego miejsca i na nogi, i miejsca nad głową z tyłu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie teraz grafikę, która pokazuje różnicę pomiędzy S60 a S90. Oczywiście różnice warto sprawdzić samemu. Dlatego zapraszamy Was do Volvo Autogala przy ulicy Toruńskiej w Warszawie, a na nas czeka już teatr. Zapraszam, mam nadzieję, że usiądziesz jak VIP, a ja Ciebie zawiozę. No raczej. Zapraszam.